Dobry dzień. Tomasz Antoni Żak. Po raz kolejny witam Państwa tym dobry dzień, ale dzisiaj chciałbym przywitać Was jeszcze jednym powiedzeniem, które przyszło do mnie nie tak dawno. Jakoś mi się połączyło z tym moim dobrym dniem. Jak Państwo wiecie, a pewnie niektórzy nawet dobrze, bo wracałem do tego parokrotnie, to moje przywitanie wzięło się od nazwy miasteczka na Opolszczyźnie Dobrodzień. I tym dobrym dniem chciałbym zawsze witać kolejne dni, które przychodzą i kolejne dni, które dla nas, dla naszej kultury mogłyby być czymś istotnym, czymś, co nas prowadzi dalej i daje nam siłę. No ale teraz, nie tak dawno, będąc na Podlasiu, które staje mi się coraz bardziej bliskie ze względu na swoje, no chyba takie kresowe ukorzenienie, a więc to, które w moim myśleniu zbliża nas do polskości zdecydowanie bardziej niż nam się wydaje. Więc będąc na Podlasiu trafiłem w miejsce, które już na mapie wcześniej wypatrzyłem i które zafascynowało mnie swoją nazwą, przyciągnęło mnie tą nazwą. Mała wieś gdzieś tam zagubiona w okolicach skądinąd sławnego Kodnia i jego sanktuarium. Wieś, która nazywa się Dobromyśl. Dobry dzień, dobrodzień i Dobromyśl. I tak sobie w głowie mi się to wszystko ułożyło, że po to, aby dzień był dobry, musi być i myśl dobra, a więc dobrodzień i dobromyśl, czyli dobry dzień i dobra myśl, czyli dobra myśl, a potem dobry dzień. I wszystko to oczywiście udaje się do Państwa mówić w redakcji PCH24, do wsparcia której, jak zwykle, wraz z wszystkimi tutaj pracującymi i wspomagającymi tę redakcję, zachęcam bardzo. Dobre myśli w dobre dni. Ktoś by powiedział, jak tu dobrze myśleć, jak tu mieć dobry dzień, kiedy wokół nas tyle brzydkich rzeczy, tak wiele spraw politycznych i kulturowych osacza nas, zapędza w tak zwany kozi róg, a może gorzej niż w kozi róg, może do jakiegoś getta i każe nam tam pomalutku umierać ze swoimi konserwatywnymi, katolickimi poglądami, przekonaniami, światopoglądem. O tak, faktycznie można by sobie w głowie ułożyć taką fatalistyczną wizję swojej obecności w tym życiu. Ale po co? Ale po co iść tą drogą, kiedy zdecydowanie inną wskazuje nam całe doświadczenie kulturowe cywilizacji katolickiej, której przecież jesteśmy dziećmi, która przecież tak naprawdę daje nam więcej niż dużo i która definiuje nas jako ludzi cywilizacji europejskiej. To wszystko się z sobą łączy i o tym ciągle trzeba mówić i ciągle trzeba przypominać. Również o tym, że to wszystko, w czym żyjemy, do czego się odwołujemy, te wszystkie znaki, symbole, te wszystkie treści, dźwięki, obrazy, to tak naprawdę wszystko jest efekt naszej odwiecznej wiary w Boga w Trójcy Jedynego. I wszystkie poczynania artystów przez wieki całe odwołują się do tego właśnie paradygmatu katolickiego. Odwołują się do Starego Testamentu, ale przede wszystkim do tego, który testamentu, który spowodował naszą przemianę duchową, czyli do nowego, do tego przejścia od starego do nowego, do obecności Jezusa Chrystusa wśród nas, do Jego życia, do męki, śmierci, do zmartwychwstania
I wszystkie te elementy, łącznie z rodziną świętą, łącznie z później z pojawiającym się całą rzeszą świętych, męczenników, to wszystko jest obecne w sztuce. I tym się sztuka zajmuje. Jezus Chrystus jest swoistym zwornikiem tych działań artystów przez całe wieki. Nawet jeżeli w kontrze, to zawsze w kontrze zdefiniowanej właśnie tym, co najważniejsze w naszej kulturze, a co wydarzyło się 2000 lat temu. Tak naprawdę właśnie to wydarzenie, przyjście na świat Jezusa Chrystusa, Matka Boża, Święty Józef, potem Jego życie, no i owa wspomniana już chwilę wcześniej męka, Golgota, pasja, to wszystko zdefiniowało sztukę europejską i tak naprawdę również światową. Ktoś obraża się na mówienie o cywilizacji białego człowieka, ależ tak, oczywiście ta cywilizacja białego człowieka ma ten wymiar, ale to nie znaczy, że biel ma być dominująca. Tu raczej chodzi o coś innego. Chodzi o oddanie prawdy faktom. No i teraz stoimy wobec sytuacji, w której nasze przekonania są w sposób spektakularny łamane. Inaczej niż to było do tej pory w historii, a co w sztuce też miało swoje odbicie. Inaczej niż z powodu najazdów, wojen, nawet tych przecież związanych z religią. Muzułmanie, którzy najeżdżają Europę, islam, który próbuje wciskać się w granice Rzeczypospolitej. Palone wsie, miasta zdobywane, Jasyr, ginący ludzie. Wszystko to wiemy. O tym pamiętamy. To w jakimś wymiarze odbijało się w sztuce. Potem schizma luteranizmu, potem prawosławie, zderzenia tych kultur opartych na religijnym konflikcie. To także jest sztuka. Ale cały czas mamy Chrystusa. Cały czas obracamy się w sferze odwołującej się do wiary związanej z chrześcijaństwem. Nawet w tej sytuacji, w której mamy bolszewików, w tej sytuacji, w której mamy niemieckich nazistów, cały czas mamy punkt odniesienia. Z jednej strony może to być patron Polski Andrzej Święty, Święty Andrzej Bobola, z drugiej strony może to być męczennik Święty Maksymilian Kolbe, ale cały czas ten kontekst chrystusowy, cały czas ten kontekst wiary. Ale dzisiaj krok po kroku wydaje nam się, że ktoś nam odbiera podstawy do tego, abyśmy mogli tworzyć w kontekście naszej kultury ukorzenienia. Gdzieś nas się od tego odrywa. Ta trwająca od dziesięcioleci dekonstrukcja świata zdaje się być niezrozumiała, fatalna, samobójcza. Tak, coś w tym jest, że to te parę kroków poza krawędź przepaści ktoś wykonał, i my jeszcze nie wiemy, że już spadamy. Widzimy to w sztuce. To spadanie w nicość. Ale ta nicość tak naprawdę, drodzy Państwo, jest piekłem. To jest konflikt, który trwa odwiecznie. I teraz, kiedy zderzamy się z sytuacją tak zwanej pandemii, i teraz, kiedy zderzyliśmy się z sytuacją, w której odwieczna msza święta ma być zakazaną? I sygnał o tym przychodzi, wydawać by się mogło, z najmniej spodziewanego miejsca, czyli z Watykanu. Jak to się odbije na kulturze? O pandemii, o maskach na twarzach, o tych wszystkich przymusach już mówiłem. Mówiłem, że nie da się tego ominąć, że zagospodarowanie artystyczne tego tematu jest naszym obowiązkiem, koniecznością. Opowiedzieć o takim świecie, o tej współczesnej dżumie, inaczej niż Camus. Ale teraz jak opowiedzieć o świecie, w którym
po raz kolejny, a teraz zdecydowanie mocniej niż po II Soborze Watykańskim, spycha się do jakiegoś podziemia, do jakichś katakumb mszę wszechczasów. Ale z nią, bo przecież to nie chodzi tylko o ten element liturgii, o ten kontekst, w którym kapłan jest odwrócony twarzą do ołtarza. To nie tylko o to chodzi, nie o łacinę. Tu chodzi o wszystko. Wszystko, co później będziemy musieli zrozumieć przez sztukę. Ale jeżeli odebrane nam zostaną te konteksty, które budowały nas przez całe wieki, jak my sobie z tym możemy poradzić? Jak to w sobie zachować, nie tracąc samych siebie? Wiecie Państwo, bardzo wiele rzeczy powinno unikać emocji i sentymentalizmu. A na pewno ocena tej sytuacji powinna być od tego wolna. Nie jest to łatwe. Artysta jest emocjonalny. Artysta i kultura reaguje niczym pudło rezonansowe na tego typu wydarzenia. Ale jeżeli reaguje zbyt gwałtownie, pudło może pęknąć i będzie leżało na śmietniku historii jak kadłub jakiś skrzypiec albo słynny fortepian wyrzucony gdzieś z okna, o którym pisał Norwid. Fortepian Chopina. Czy my w tym momencie wyrzucamy coś z okna? Czy to się rozbije? A może to są te fortepiany, które bolszewicy wynosili z dworów i palili na podjazdach naszych polskich dworków? Jakiś fragment kultury ginie. Jakieś 2 miesiące temu wróciłem do książki, która jest ważna, która chyba bardzo wiele tłumaczy. Oczywiście Józef Mackiewicz jest pisarzem, o którym się dużo mówi, ale się go tak naprawdę nie zna. Postarały się to o kolejne dziesięciolecia komunizmu i co dziwna, trzecia RP też nie za bardzo z tym Mackiewiczem sobie radzi w sensie recepcji i przekazu dalej. Genialny polski prozaik. Chyba jedyny człowiek na świecie, który w sposób tak precyzyjny i tak artystycznie bogaty opisał przechodzenie od normalnego świata do świata komunizmu. Jest taka jego książka, którą pisał na początku lat 70. Książka, która nosi tytuł Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy. Oj, jak wiele rzeczy ta książka wyjaśnia. Kiedy on ją pisał, nikt za bardzo nie odważał się tych tematów poruszać. Nikt nie zastanawiał się, jak to jest z tym wchodzeniem Watykanu, a w kontekście całego Kościoła katolickiego, w pewien flirt z komunizmem, z Moskwą. Nikt nie zastanawiał się, jakie to może mieć konsekwencje, a nasz pisarz zrobił to. I kiedy dzisiaj czyta się to wszystko, ma się wrażenie, że on pisał również o tym, co dzieje się dzisiaj. Ja Państwu bardzo mocno polecam sięgnięcie do tej lektury, która opisuje świat sprzed kilkudziesięciu lat, świat katolicki także, ale lektury, która tak naprawdę pomoże nam w zrozumieniu tego, co się dzieje dzisiaj. Sztuka pomaga. Literatura w tym przypadku jest bezcenna. Starajmy się nie poddawać zbyt dużym emocjom i szukać odpowiedzi w sztuce. Szukać odpowiedzi dla siebie na dziś i na jutro. Po to, aby ta dobra myśl czyniła nam dobry dzień. Bez względu na to, co będzie nas spotykało z zewnątrz. Ważne, żebyśmy my wewnątrz byli Polakami i katolikami. Ot, po prostu.